Witam w kolejnym odcinku serii testów, unboxingów. Dziś tematem będzie głośniczek, właściwie takie radyjko, Manta Radio FM MM420BK Cube. Tutaj mam informację, że posiada gniazdo kart pamięci, radio FM, gniazdo USB i AUX IN. Z informacji na spodzie mamy moc głośniczka 3W, USB, micro SD, AUX, MP3, wbudowana bateria, LED display, LED light, 150 Hz do 18 000 Hz, napięcie 5V, wbudowany akumulator, wymiary 50x50x50, waga 175 g. Przystępujemy do otwarcia. Tak wygląda taka nasza kosteczka. Pudełko już puste. Co my tu mamy? Kabelek USB na mini USB. Prawdopodobnie do ładowania. Tu mamy port właśnie do ładowania. Tu mamy port USB, czytnik kart pamięci i wyjścia jack. Antenka, głośnik, przyciski sterowania, wyświetlacz. Dodatkowy kabelek to jack, czyli że możemy podłączyć pod to telefon, MP3 czy cokolwiek, co ma wejście jackowskie, żeby grało nam przez to. I coś tu jeszcze jest. Instrukcja. Instrukcja, opis funkcji, opis przycisków, specyfikacja. Niestety w specyfikacji nie jest nic napisane o pojemności baterii, ani na samym opakowaniu, więc jestem ciekaw, jak to będzie grało, jak długo będzie grało. Zobaczę. Więc przystępujemy do antenka. Niedługa. Zobaczymy. Akurat się trafił egzemplarz rozładowany. No to go podładujemy. Mam tu powerbank o pojemności 5200 mAh. Odłączymy nasz miernik. Tu wskazuje napięcie 5,5 V. Weźmiemy kabelek, który jest dołączony w zestawie. Widziałem już różne kabelki. Znaczy chodziło o grubość, ale ten mi się wydaje strasznie cienki. Podpinamy i zobaczymy. Jak widzimy, od razu po podłączeniu zaczyna nam mrygać dioda, mimo że radyjko jest wyłączone. Od razu też spada nam amper, bo było 30, teraz mamy 11. Zegar nam nie chodzi, nie możemy dokonać pomiaru. Ciekawe, czy się miliampery ruszą. Poczekajmy chwilę. A tak niektórzy w internecie zachwalali to radyjko. Takie świetne. O, zaskoczyło. Od razu przycisnę. Jeśli to była dioda pustej baterii, to właśnie się nam naładowało. Właśnie się nam radyjko naładowało. W ekspresowym tempie. Ciśnijmy przycisk MOD. Rozpoczyna automatyczne szukanie. Coś tam łapie. Zobaczymy, co złapie. Niestety pomiar dalej spada.
już tylko ładuje się 0,05 ampera, to już właściwie na chyba 0,3 nawet, to już na granicy błędu pomiarowego. Dobra, zapamiętał 24 stacje. Mamy radyjko. Nic właściwie nie ma. Czas jakiegoś się połapał. Maksymalna głośność. Czekaj dzisiaj na kogoś z was, imię pod 7252, tak wchodzimy do gry, również o 7000 w rundzie dodatkowej. Imię pod 7252. Reklama. Poznajcie państwo wyśmienity przepis na rozwój lokalnego biznesu. Otóż w dużym... Nie można się... No to mnie rozbawiło. Widzicie, głośność zero. A radyjko gra. No jestem w szoku. No takich cudów, cudawianków to ja w życiu nie widział. Dobra. Teraz zobaczymy, czy można przełączyć się na mody. Ale jeśli nic nie jest podłączone, to chyba nic nie wykrywa. Dobra, to zrobimy test. Wsadzimy kartę. Chyba tak. Jest, przełączyło się. I niestety po odłączeniu już wskazuje, że bateria jest słaba. Odłączamy. Wskazuje nam 0,07 ampera, 0,05. A teraz się przełączyła, że bateria jest pełna. Więc coś jest jednak nie tak z tym radyjkiem. Gotowy głośnik, to głośno i czysto gra. I niestety, za chwilę mryga bateria. Nie wiem, czy było mnie słychać, ale za chwilę mryga bateria. Pełna, pusta, pełna, pusta. Ciekawe, czy w tym egzemplarzu, co mam, działa to, co widziałem u innych, jak testowali. Że jak wypną, 17 wielka parada. Nie, ta funkcja działa, więc jest na plus. Ale tylko to. Podświetlaną stópkę. Zobaczymy teraz, czy uda się coś nagrać z pendrive'a. Podpinamy.
chyba szybciej będzie w tę stronę. Przełączanie dwóch urządzeń, czyli z karty na TF. Działa. Bateria wskazuje, że pełna. Tutaj w ogóle czas pomiaru nie ruszył, a miliampere godziny też nie. Jedynie ampery wskazują 007, co jest dziwne, nawet 003, czyli granica błędu. Napięcie spadło z 505 do 5, niecałych 5. Jeśli są podłączone karta i pendrive, można przyciskiem mode przełączać się. O dziwo pamięta utwory, czasy utworów, jakie były grane z pendrive'a, z karty. Więc teraz, a ciekawe, czy na pendrive'ie też będzie grał na zero? Nie, z pendrive'a nie gra. Wyłączymy. Z tego też. Ale niestety, na radio przy 0 głośności radio wciąż gra. Niestety, pomiar pracy na baterii jest masakrycznie kiepski. Nawet nie wiadomo, jak zmierzyć czas ładowania, pojemność baterii, więc jeśli chcecie kupić radyjko, ewentualnie coś większego, ciut wyższej cenie niż to, bo ceny tego wahają się od 25 zł wzwyż. Oczywiście to radyjko kupiłem w jednym z marketów. Nie będę tu robił reklamy marketowi. Co mogę powiedzieć? Na plus czytnik kart, tych to nie sprawdzałem. Ale kto bym nie używał? Przynajmniej ja w swoim wypadku, bo przeważnie używam kart albo pendrive'ów. Więc czytnik kart na plus, czytnik USB na plus, zapamiętywanie funkcji, kiedy była odtwarzana jaka piosenka i czasy, czyli nie musimy cofać się i słuchać piosenki od początku, tylko pamięta. Minus. Bateria, głośność radia, bo mimo że mieliśmy 0, to niestety wciąż było radio słychać. I podświetlenie, którego nie można wyłączyć, a mimo włączenia wyłączonego radia, podłączenia go do ładowania, dioda mryga. To prawdopodobnie też skutkuje krótkim czasem pracy na baterii. Minusem jest też to, że producent nie podaje pojemności ani czasu pracy na tym pakiecie, który tu jest zainstalowany, co mówiąc o czasie ładowania. Więc decyzję pozostawiam Wam, ale ja nie polecam tego zakupu. Teraz zajmiemy się testem drugiego głośnika, tego samego modelu Radio FM Cube, model MM420 od Manty. Czym się tak właściwie różnią te modele? Bo tu mam rodzaj MM420, tu mam rodzaj MM420BK. Na pierwszy rzut oka niczym. Zobaczymy, czy srebrny będzie miał lepsze wyniki niż czarny kolega. I tak samo mamy radyjko. Tu jak zapewne kabelki i instrukcja. Ja znam, będzie potrzebny tylko jeden kabelek. Ale pierwsze co to? Wyciągamy antenkę. Standardowa długość. Włączamy.
O, ten jest naładowany. Złapaliśmy jakąś niemiecką stację. Bateria jest słaba, mrygająca dioda. Sprawdźmy, czy mamy to samo co w czarnym głośniku, czyli przy... Niestety sytuacja się powtarza. Przy głośności 0, radio wciąż gra. Sprawdźmy, jak pójdzie z kartą. Ups, sorry. I już jest. Cisza, czyli tutaj głośność działa. Mamy oznaczenie, że jest odtwarzana karta. Mimo pięciu kresek głośności, no to już fajnie radyjko gra. I to jest na plus. A sprawdzimy teraz test, czy ładowanie działa w tym modelu. Napięcie mamy to samo, 5,5 V. I podpinamy. No niestety napięcie spada do 4,9. Pomiar do 0,1 ampera. Niestety pomiar czasu, czas pomiaru nie zastartował i tak samo miliamperogodziny nie będą nam wskazywane. Ciekawe, czy też będzie dioda baterii mrygała w trybie pełna pusta, pełna pusta, pełna pusta. A w tym nawet widać, że tutaj jest dioda oświetla wokół antenki. Czarnym nie oświetlała tego miejsca i czarnym był tylko oświetlany spód. Napięcie wzrosło do 5 V, ale pomiar dalej się waha między 0,07 a 0,01 ampera. Niestety tutaj mamy same 0. Przejdźmy teraz do pendrive'a. Odtwarza z pendrive'a. Czy też odtwarza na 0? Nie, na 0 jest cisza. Czyli widzicie to samo co ja? Przez membranę głośnika widać migającą diodę w środku.
Z informacji, jakie mogę dodać, to niestety musicie być wyposażeni w pendrive'y typu 2.0, bo niestety port USB wbudowany nie czyta pendrive'ów w trybie 3.0. Jest ograniczony tylko do pendrive'ów 2.0. Więc to jest ważna uwaga. Mówię, tak jak mówiłem, te radyjka mają swoje plusy i minusy. Niestety, w zależności na jaki egzemplarz traficie, możecie mieć więcej plusów, albo niestety więcej minusów. Zastanawiam się nad oddaniem ich na serwis. Zobaczymy, co mi serwis Manta powie odnośnie tych usterek, jakie tutaj zauważyłem. Jeśli będą w stanie je usunąć, dobrze. Jeśli nie, będę żądał zwrotu pieniędzy. Informacje o tym zamieszczę w swoim blogu albo na fanpage'u. Wszystkie linki będą na dole filmu. Ewentualnie gdzieś tutaj, tutaj, albo tu. Dziękuję za uwagę raz jeszcze.